Księga Ezechiela, rozdział 9 Zawołał do mnie donośnym głosem. Zbliżają się ci, którzy będą karać miasto. Każdy ma w swoim ręku niszczycielską broń. I przyszło sześciu ludzi od strony Bramy Górnej, która jest zwrócona ku północy. Każdy trzymał w ręce broń zagłady. Między nimi był pewien człowiek ubrany w lnianą szatę, a przy boku miał przybory pisarskie. Ludzie ci weszli i stanęli obok ołtarza z brązu. Tymczasem chwała Boga Izraela przeniosła się z nadcherubów, nad którymi była do progu świątyni. Wtedy Pan zawołał do człowieka ubranego w lnianą szatę, mającego przybory pisarskie przy boku i rzekł do niego: Przejdź przez miasto, przez środek Jerozolimy i napisz literę Taw na czołach ludzi, wzdychających i bolejących z powodu wszystkich obrzydliwości, które się w niej dokonują. I usłyszałem, jak powiedział do pozostałych. Idźcie za nim przez miasto i zabijajcie. Nie spoglądajcie z litością i nie przebaczajcie. Mordujcie starców, młodzieńców, dziewczęta, dzieci i kobiety, ale zostawcie każdego, kto ma literę Taw. Rozpocznijcie od mojej świątyni. Zaczęli więc od starszych, którzy byli przed świątynią. Potem im polecił, zbezczeście świątynię i zapełnijcie dziedzince pomordowanymi. Idźcie. Wyszli więc i zabijali w mieście. Gdy oni mordowali, ja zostałem sam, Upadłem na twarz i błagałem: Ach, Panie Boże, czy chcesz zgładzić całą resztę Izraela, że wylewasz Twoje oburzenie na Jerozolimę? Odpowiedział mi: Grzech ludu Izraela i Judy jest bardzo, bardzo wielki. W kraju przelewa się krew, a w mieście zapanowała przewrotność. Mówią bowiem: Pan opuścił kraj, Pan nie widzi. Więc ja rzeczywiście nie spojrzę ze współczuciem i nie przebaczę. Odpowiedzą za swoje postępowanie. A człowiek, ubrany w lniane szaty i mający u swego boku przybory pisarskie, tak oznajmił – Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Kani, to jest dalsza część tej wizji, która była w poprzednim rozdziale do tej takiej właśnie niebiańskiej świątyni, to jest ciągle tylko wizja, to nie jest, to nie jest opis jakichś żadnych wydarzeń takich, wiecie, faktycznych, tylko symboliczna wizja, która pokazuje, na czym tak naprawdę polega zbawienie. Zobaczcie, ten człowiek z tym kałamarzem, nie? On idzie z tymi pisarskimi narzędziami. Ma robić tym ludziom, którzy płaczą nad tymi wszystkimi grzechami, czyli ludźmi, którzy po prostu płaczą nad swoją grzesznością. Ma robić na czole literkę Tav. Kani hebrajska litera Tav, ją się pisze tak jak krzyż. Ona wygląda jak krzyż. Stąd już bardzo dawno ten rozdział się czytało jako taką zapowiedź, że ten człowiek z tym kałamarzem to jest Pan Jezus. Po prostu kto pójdzie ze swoimi grzechami, płacząc nad swoimi grzechami, do krzyża Pana Jezusa, ten zostaje ocalony. Ani każdy, kto po prostu idzie do krzyża Pana Jezusa, będzie ocalony. Wystarczy pójść do Jego krzyża, wystarczy pójść tam i zapłakać nad własną słabością, a Jezus cię ocali. To tylko, kochani, kiedy nie chcemy, właśnie kadzimy, tak jak Wam mówiłem wczoraj, czyli udajemy, że nie mamy grzechów, tylko wtedy tak naprawdę nie możemy się uratować, bo sami wtedy nie chcemy się. Uratować.